Zbieramy dla Państwa, dla wszystkich w zasadzie Polaków, dzisiaj krew, dla wszystkich potrzebujących Polaków. Zebrało się kilka grup, ale przede wszystkim inicjatorem tego spotkania jest klub sportowy TS Podbeskidzie. Cel to wszystkim pokazać mieszkańcom Bielska i kibicom, że klub piłkarski też jest w stanie pomóc i chcemy pomagać i promować takie akcje. Dlatego, że wiemy, że temat krwi w Polsce jest dalej takim tematem bardzo trudnym i Polacy raczej nie chcą tej krwi oddawać. Chcemy pokazać to, że klub taką akcją właśnie chce to wspierać i cieszymy się bardzo, że kibice pomagają i tą krew oddają. Organizacja takiej akcji jak dziś nie byłaby możliwa bez partnerów, którzy wsparli akcję. Tak jest, zgadza się. Chciałem z tego miejsca bardzo gorąco podziękować wszystkim kibicom i mieszkańcom miasta Bielska-Białe, którzy oddają tą krew, bo o to nam chodzi, żeby ta krew płynęła właśnie do osób, które potrzebują tą krew. Oczywiście dzięki naszym partnerom ta impreza mogła się odbyć. Chciałem bardzo gorąco podziękować partnerom klubu, czyli tutaj Teatr Bielska-Białe jest za pomoc i oprawę tego spotkania. Chciałem podziękować PCK z Bielska, także krwiodawstwu z Katowic, które nam tutaj użyczyło ambulans. Też bardzo gorąco dziękuję gospodarzowi, czyli Galerii Sfera, która nas tutaj gości i udostępniła nam ten plac. Dziękuję także sponsorom, dzięki którym mogliśmy ten program wzbogacić, czyli tej firmie PowerMed, także firmie BH Podbeskidzie, partnerom mniejszym, firmie Ceramed, BDM SA, firmie Altrans i Tobi Transport, a także firmie Film Factor, która nagłaśnia to spotkanie i dzięki niej Państwo możecie zobaczyć relacje z tego spotkania. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mercy, mercy, mercy. Jest niesamowite, że możemy pokazać, że kibice na Podbeskidziu przelewają krew, owszem, ale nie w bijatykach, ale oddają krew na słuszny cel, no, ratują życie innym. To jest tak, jak pan Stefan mówił, no, dzisiaj brakuje krwi i jest taka ogromna potrzeba i ci kibice przychodzą i oddają tę krew, także to jest fantastycznie, że Podbeskidzie ma takich kibiców. Czasu. Gdzie te franty? My jako firma PowerMed również po raz drugi uczestniczymy w tej akcji. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób przyszło oddać krew. Jesteśmy wręcz dumni z mieszkańców naszego regionu Podbeskidzia, że chętnie uczestniczą w tej akcji. Aleją gwiazd, biegniemy.